po trzecim kwartale ponad 13% spadamy w dół, jeśli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową. Czego to jest efektem, czego to jest wynikiem? To jest przede wszystkim efekt cen światowych, które osiągnęły rekordowo niski poziom właśnie w trzecim kwartale na rynkach światowych. My niestety musimy się dostosowywać do tych cen, bo nie jesteśmy w stanie wpływać na ceny światowe, jesteśmy zbyt małym graczem. Natomiast widać, że nastąpiło niewielkie odbicie na czwarty kwartał. O te kilka procent cen wzrosły na czwarty kwartał, z tym, że tu niestety też jeszcze w przypadku naszych przychodów niekorzystnie działają kursy, ale generalnie można powiedzieć, że czwarty kwartał już będzie nieco lepszy od trzeciego. Trzeci wydaje się, że to był ten najgorszy kwartał w ostatniej tej historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. A na czym opieracie ten optymizm dotyczący czwartego kwartału? Opieramy o ceny światowe, które zostały wyznaczone w kontraktach przede wszystkim między Australią a Chinami i Japonią. I tam nastąpiły lekkie wzrosty cen, z czego my też korzystamy, bo negocjacje cen na rynku węgla koksowego odbywają się kwartalnie, stąd dosyć szybko się te benchmarki światowe przekładają na nasze ceny i na nasze przychody. Natomiast jeśli chodzi o węgiel energetyczny, tutaj okresami kontraktowymi jest rok. I tutaj nie mamy tak optymistycznych informacji. Przewidujemy, że ceny węgla energetycznego raczej utrzymają się na niskim poziomie przez najbliższe nawet kilka lat. Per saldo od początku roku spółka jest cały czas na plusie. Ten trzeci kwartał, tak jak myśmy informowali już od jakiegoś czasu, znając wskaźniki, widząc co się dzieje na rynku, widząc co się dzieje z poziomem produkcji, który był nie najlepszy i w części węgla, produkcji węgla i w części koksu, myśmy informowali, że to będzie słaby kwartał. Także tutaj jednak myślę, że to zaufanie budowaliśmy z rynkiem i informowaliśmy uczciwie o tym, jak to będzie wyglądać. Natomiast czwarty lekko już poprawia sytuację. Stąd jesteśmy, w zasadzie można powiedzieć, że jeśli by nie wystąpiły jakieś warunki nadzwyczajne, to powinniśmy cały rok jednak zamknąć na tym lekkim plusie. Inwestycje nie są zagrożone, są to inwestycje rekordowe w historii naszej firmy w części górniczej i te inwestycje one są lekko zoptymalizowane do możliwości przychodowych i możliwości firmy. Natomiast w części koksowniczej dość mocno inwestycje są zmniejszone, rozsunięte w czasie tak, aby nie dochodziło tutaj do zbyt dużej budowy kapeksu w tej części niegórniczej. Duże inwestycje realizujemy, jeśli chodzi o energetykę. To jest energetyka, która jest powiązana i z częścią górniczą, i z częścią koksowniczą, bo my wykorzystujemy odpady do produkcji energii elektrycznej w małych, rozproszonych źródłach. I tutaj mamy odwagę jednak inwestować, z tym, że przede wszystkim inwestujemy z długu, bo inwestycje energetyczne, one są dosyć łatwo się je liczy, analizuje, więc tutaj rynek jest chętny finansować te inwestycje, zwłaszcza, że to są niewielkie, a więc nie mają zbyt dużego ryzyka. O 2014 będzie kolejnym niełatwym rokiem. Zobaczymy, jak będzie w ogóle wyglądała koniunktura gospodarcza, bo jednak my jesteśmy spółką, która jest bardzo podatna na ceny wyrobów stalowych, a te podążają bezpośrednio za koniunkturą gospodarczą. Więc jeśli sytuacja by się poprawiała, to możemy liczyć na poprawę. Jeśli nie, to będziemy po prostu zmagali się z dużymi wyzwaniami, żeby utrzymać się na dodatnim wyniku.